Panowie, wielkie gratulacje, jesteście w finale. Co to świadczy o polskim społeczeństwie, jak myślicie? Wielki postęp i wielka wdzięczność z naszej strony, bo nie spodziewaliśmy się tego, chociaż głęboko marzyliśmy o tym, żeby być w tym finale. I bardzo Państwu dziękujemy, bo to dzięki Państwu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A Ty, Jacek, co masz do dodania? Majki powiedział wszystko w zasadzie. To było naszym takim marzeniem, żeby naprawdę dojść jak najdalej się da i nie sądziliśmy, że dojdziemy aż do finału. I dzisiaj nawet jak robiliśmy make-up i fryzury, mówiliśmy sobie, że dzisiaj będzie ta weryfikacja polskiego społeczeństwa, czy jednak nadszedł ten postęp, czy jeszcze nie. I myślę, że to jest wielki znak, że jest dobrze i jest poprawa i jest krok do przodu. To teraz podyskutujmy, poplotkujmy o waszej przeciwniczce. Co wy tam o niej sądzicie, Jacek? No wiesz co, Ilona, jaka ta Ilona jest? Ilona jest wulkanem energii i ma niesamowitą łatwość w uczeniu się choreografii, więc to jest na pewno bardzo trudną przeciwniczką. Jest to bardzo, bardzo, bardzo silny konkurent. No i co, no trzeba zakasać rękawy i trenować dalej. To ile godzin w tym tygodniu najbliższym spędzicie na sali? Wszystkie możliwe? 8, 10, musisz bliżej podejść, bo ten tłuczek 8, nie zbiera. 10 godzin to jest minimum, bo tyle wymaga przygotowanie do finału. Nowych choreografii, będą 3 choreografie i jest to mnogość pracy. No i będzie... przed ciebie, przed tobą. No i słuchajcie, będzie freestyle. Co byś ty chciał przekazać freestyle'a? Bo to taki wymarzony moment każdego uczestnika Tańca z Gwiazdami. Tak na szybko, co tam byś chciał siebie pokazać? Bardzo ładnie powiedziałeś, siebie. Czyli co? Jak czyli to siebie? Jacka Jelonka. Całego Jacka Jelonka. Jacek, a ty w ogóle jesteś pozamykany, pokrzywdzony, poraniony. Co tam się działo w twoim życiu? Wiesz, działy się bardzo różne rzeczy, ale już nie jestem, no. Znalazłem miłość, mam cudowne wsparcie swojego chłopaka. Pozdrawiamy, tak, dokładnie. I co, no i życie troszkę się odwróciło. No i super, panowie, uciekam, bo się spieszę. Na randkę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć.